Niech, o się daleko płynęło, nieprawdaż, chłopaki? Dobra, słuchajcie, tyle czasu zmarnowaliśmy na płynięcie tutaj, więc teraz plan jest taki. O, tam coś widać, tam daleko. Dobra, zobaczmy. Pożycz mi ktoś swoje lunety. Stachu, ty będziesz patrzył przez lunety. Dawaj lunety. Dobra, to odwróć się tam i patrz się. Patrz się tam, trzeba rozejrzeć się, tak? Bo tam widać, widzisz tam jakieś wysiepki się. Dobra, dawaj lunetę i patrz tam. Okej, okay, dobra, to wiemy co robić. Na tej wyspie po prawej stronie, tam jest taka mała, mniejsza wyspa, obok tej latarni morskiej. Chłopaki, cicho, bo mi coś żerać trafi po prostu przez was. Co wy robicie? No to, no kurde, no ja nie wiem. Odsuń się, bo muszę wziąć kompas już tewem na razie, biorę tylko miedź. Słuchajcie, wyjdziecie pierwszą, pierwsi idziecie, bierzcie łódkę, musicie, właśnie jeden już wziął łódkę, musicie w jednej łódce się jakoś pomieścić, popłynąć na tamtą taką wyspę piaskową, tam obok po prawej stronie i zatakujemy latarnię morską i wszystko weźmiemy z tej łódki, dobra? Dobra? No! Kurde, nie będę się tam handlował, się tak nie denerwuj mnie, tak? No. Dobra. Wszyscy wiedzą co macie robić? Wszyscy wiedzą co mają robić? Tak? No to... zaraz rozrzucamy kotwicie i płyniemy na tą wysypkę. Ja w tym czasie zaraz też się przygotuję. Czekam aż wy tam popłyniecie, dobra. Ja na razie tutaj coś jeszcze ogarnę, tylko się być moim mieciem i widzimy się później na wyspie. Do zobaczenia, chłopaki. Dobra, miecik ogarnięty, zajęło to trochę ciasiu, ale w tym czasie, no tak ciasiu. W tym czasie chłopaki zdążyli już popłynąć na wyspę. Patrz tam, popłynęli bez łódki. Pozdrawiam bardzo serdecznie was, chłopaki. No dobra, jak tak chcieliście, to proszę bardzo. Ja tak ci owak, kurde, nie chcę tego robić. Ja tak ci owak, o, zabieram swoją łódkę. Nie wiem, musiałam ją skosić. I po prostu popłynę tam, także. Ja już tyle czasu płynąć masztów. A dobra, ważne, że kotwica jest zaczumowana. Dobra, nieważne. Okej, okay, tyle czasu płynąć w to miejsce, a nie wiem czemu ten Stachu taki miał durny pomysł, żeby tu płynąć. No oby po prostu coś tam faktycznie było. A tymczasem można udać się w tamte miejsce. Okej. Okay. Nie. Dobra, w końcu jakoś się dopłynęło. Okej, okay, ale teraz tak. Powiedziałem Stachowi, gdzie spotkamy się na tej mniejszej wyspie obok, dobra. Jakby to rozegrać? Nie wiadomo, czy tam możemy czekać. Kurde. Wypłynęli trochę wcześniej ode mnie, więc powinni gdzieś tutaj być. Dobra, może tak, może zanim zaatakujemy to, tą latarnię morską razem z tym domkiem, chałupką taką wziąć tutaj, to schowam się może gdzieś tutaj w drzewach. Dobra, to będzie dobry pomysł. Potem do abordażu, gdzieś stateczku malutkiego i tam na nich, okej. Okay. Zobaczymy. Na pewno coś mają bardzo potrzebnego do życia. Okej, okay, dobra. Żeby teraz tylko niczego nie zepsuć. Zobaczmy. Gdzie ten Stachu? Mieli tutaj czekać przecież. Kurde no. Że z dziśkiem i z całą resztą. Mieli czekać na tej wysiepcie obok. Mówiłem, że tutaj. W tym miejscu gdzieś. Stachu! Stachu! No nie ma go. Oła. No dobra, no okej. Kurde. Niech mnie on nie denerwuje nawet ten Stachu, bo się wścieknę na... I tyle będzie z tego, tyle. Skończy się po prostu. Babci granie. Dobra. Policzę się z nim na środku. A teraz tak. Jakby to zrobić, dobra, nie wrócę do łódeczki może. Może jakoś się uda. Może jakoś tam się uda. Dobrze. To rozegrać. Okej. Okay. Po cichu. Zobaczymy. Zobaczmy, z dala widzi jakąś świnię, pewnie tam ktoś sobie hodował świnię, pewnie zbija kokosie dzięki tej wieży latarni morskiej, dobra. Ja zaraz tu się z nim rozprawię, kurde. Niech nie myśli, że jestem tylko dobrym piratem, okej. Okay. No, tu podskoczymy, tu chyć o podłogę. O, słyszałem cię gnoj jeden, słyszałem. Ja już tam wszystko wiem, zaraz policzymy się. Zaraz się. Świnia. Co to? Grób. To wygląda na grób Fernando.
Cicho, świnia. Dziwne. Dziwne, dziwne. Tu żadnego wejścia nawet nie ma. Świnia, cicho bądź, proszę cię, bo coś mi trafi raz. Tam się wilci. Wilci tam się. Kurde, mojego statku nawet nie widać. Ale co tuś, halo? Halo? Tu napad na bank. Znaczy tego, na domek, halo. Nikogo nie ma. Wycifi, o co tu chodzi? Słyszałem pająka, słyszałem coś. O fuj, stary mięso. Nie, tego nie biorę, ale wodę może, a nie jakaś ten chociaż może być, zostawię mu. Uwaga. Idę. Ręce do góry. Ciekawośko, jeśli... Kurde. O co tu chodzi, ja się pytam. O co? Książka z piórem. Zobaczmy. Kropki. Ostatni wpis. W moim życiu latarnika bardzo dużo się działo. Jednak wszystko ma swój początek i koniec. W tym wypadku mój koniec już nadszedł. Pamiętać też trzeba, że co za dużo, to niezdrowo. Fernando. No tak. Mogłem się tego spodziewać. Nic tu nie ma po prostu. I ja się wścieknę, bo tyle czasu już marnowaliśmy na przybycie w to miejsce. Bo to w sumie był pomysł Stacha, żeby płynąć na to akurat miejsce, tak? Tam się chyba tak działo, że na zachód, na wschód mieliśmy płynąć. O, dziwne miejsce tutaj widać, tam coś się tego odprawia, ale to nie pora na teraz. No dobra, ale to Stachu, kurde, gdzie on jest w ogóle? Nie ma ich, no kurde. O co tu chodzi? To Fernando w kimono poszedł, że tak powiem. Tu jakieś odgłosy słychać. Świnia tylko została. Nie wiem. Ja wścieknę się. Gdzie jest Stachu? Kurde, miał być na wyspie i go nie ma. Dlaczego ja się pytam teraz? Cześć, Stachu? Stachu! Stachu, gdzie jesteś, gnoju jeden? Policzymy się zaraz. Zaraz się policzymy. Mieliście być na wyspie. Stachu!